Komitet Wyborczy Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz 15 ma przede wszystkim działania nastawione na to, aby rzeczywiście umożliwić rozwój wszelako rozumiany młodzieży, ponieważ to od młodzieży będzie zależało, od jej aktywności, pracy i przedsiębiorczości będzie zależało, czy będą pieniądze, będą środki na programy solidarnościowe wobec osób słabszych. Dlatego podstawowy program związany z tym, że młodzi ludzie mogą i chcą zakładać działalności gospodarcze, a przeszkodą bardzo często jest na przykład bariera ekonomiczna, czyli podniesienie dotacji na założenie firmy, na założenie działalności gospodarczej. Program Mieszkanie, program wsparcia mieszkaniowego. Często młodzi ludzie mają problem z założeniem rodziny, związane z tym, że nie mają gdzie po prostu mieszkać, że chcą mieszkać w swojej okolicy, w swojej miejscowości. Bardzo często brakuje im środków na wkład własny, dlatego przede wszystkim działanie związane z tym 50 tysięcy na wkład własny, na zakup własnego mieszkania. Nie tam, gdzie rząd wybuduje, tylko tam, gdzie młody człowiek sam sobie zamarzy. Oczywiście programy edukacyjne związane z poprawą zdrowia, jakości życia. Wszystkie programy, które wiążą się również z działalnością gospodarczą, nie tylko ten związany z tym młodym osobom umożliwiającym start, ale przede wszystkim w ogóle prowadzenie działalności gospodarczej. Chcemy, aby przedsiębiorca młody, ale każdy przedsiębiorca miał możliwość dobrowolnego ZUS-u. ZUS to jest jeden z największych opłat podatków, który bardzo często uniemożliwia po prostu rozwój własnej firmy, stworzenie miejsc pracy. Wiemy, że to od ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych tak naprawdę zależy nasz dochód. I dlatego chcemy stworzyć im szerokie warunki do tego, aby oczywiście rozwijali się, prowadzili działalności gospodarcze, tworzyli firmy i w konsekwencji wspierali naszą gospodarkę. Ja jestem bardzo szeroko za wolnością, a szczególnie za wolnością ludzi młodych w sposobie kreacji, pokazywania, demonstrowania swoich własnych wartości i poglądów. Do tego momentu, dopóki nie krzywdzi to i jakiś nie naraża na jakieś, nie wiem, urażanie uczuć innych osób. Jeżeli strój, jeżeli sposób zachowania w żaden sposób nie krzywdzi i nie uraża uczuć czy religijnych, czy nie wiem, sposobu funkcjonowania czy wartości danej innych osób w otoczeniu, tak uważam, że powinno się pozwolić młodym ludziom na demonstrowanie wszelkich swoich poglądów, strojem, wyglądem i zachowaniem. Oczywiście również z poszanowaniem takich ogólnych norm. Jestem za tym, aby w szkole razem z uczniami tworzono regulaminy i zasady, żeby to nie były regulaminy narzucane, tylko stworzone wspólnie przez społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli. I wtedy, jeżeli taki regulamin zostanie stworzony i zaakceptowany przez większość, to jestem za tym, aby wszyscy nauczyli się go szanować. Myślę, że absolutnie nie. Miałam wielokrotnie, zacznę może od takiego życia obywatelskiego, miałam wielokrotnie do czynienia z młodymi ludźmi, brałam udział w lekcjach wiedzy o społeczeństwie i zaczynałam bardzo często od podstaw, mówienia o tym, jakie mamy ordynacje wyborcze, jak możemy głosować i z przykrością stwierdzam, że młodzi ludzie po pierwsze traktują wiedzę o społeczeństwie jako przedmiot nudny. A to nie jest tak, że to jest nudne, bo to jest absolutnie bardzo ważna rzecz, bo wszyscy jesteśmy obywatelami, więc musimy znać świadomość swoją. Natomiast sposób pokazywania tego jest po prostu nudny i nieciekawy, podręcznikowy. Bez przykładów, bez praktyki. Jeśli chodzi o ekonomię, również wiele pozostawiam do życzenia. Raz zrealizowałam taki projekt, kilkukrotnie go powtórzyłam, ze środków szwajcarskich, gdzie zakładaliśmy w liceach spółdzielnie uczniowskie. Kiedyś prowadzono sklepiki i uczono w rzeczywisty sposób młodych ludzi, jak się kupuje towar, jak się oblicza marże, jak się ustala sposób pracy, jak się funkcjonuje w grupie, w zespole. I to była prawdziwa nauka przedsiębiorczości. I pamiętam ten projekt, on do tej pory jest realizowany już bez żadnych środków zewnętrznych, tylko spółdzielnie w 7 szkołach, które udało się założyć wtedy uczniowskie, one funkcjonują. Prowadzą sklepiki ze zdrową żywnością, jednocześnie promując ekologię, jednocześnie ucząc pracy w zespole i jak naprawdę funkcjonuje rynek. Więc uważam, że więcej praktyki, więcej doświadczeń, połączenia z pracodawcami, połączenia z realnymi przedsiębiorcami, ludźmi, którzy prowadzą organizacje pozarządowe, żeby młodym ludziom pokazywać to, że tak naprawdę nauka z książek jest jedno. W tej chwili wiedza jest ogólnie dostępna. Najważniejsze, żeby zachęcić młodego człowieka, żeby umiał w niej się poruszać, szukać i korzystać z tej wiedzy.
No przede wszystkim słyszymy, że większość szkół, szczególnie w mniejszych miejscowościach, szczególnie tam, gdzie tych szkół brakowało, no nie poradziła sobie technicznie, czyli młodzież ma niestety przez skumulowanie dwóch roczników, to niedawno mieliśmy problem z dostaniem się do wymarzonego liceum, z miejscami w tych liceach, z drugiej strony z bazą techniczną szkół, wiele szkół jednak prowadzi zajęcia w godzinach popołudniowych, prowadzi na dwie zmiany, bo jednak ta kumulacja roczników przede wszystkim. Myślę, że w tym samym czasie jakby nałożenie się pewnych ilości przedmiotów, godzin na przykład, które kiedyś w trzech klasach gimnazjum, w tej chwili musi się to wszystko praktycznie, bo nie był dostosowany program, odbyć w dwóch rocznikach, tak? Czyli tak naprawdę ta sama wiedza przekazana szybciej. A z tego, co otrzymuję informacje zwrotne, w siódmej klasie młody uczeń 38 godzin tygodniowo. To jest mniej, więcej spędza w szkole niż przeciętny nauczyciel, który ma mniej czasu pracy. Więc jest to ogromne obciążenie dla młodych ludzi. Szczególnie tutaj myślę o tym, już nie wspomnę o tym, że odpowiedzialne za organizację samorządy finansowo, organizacyjnie miały z tym poważny kłopot, ponieważ ustawowo coś narzucono, a do wykonania powierzono to samorządom, jeszcze nie przekazując im środków. Znaczy, z całą pewnością osoby po 16 roku życia powinny mieć dostęp, na przykład zwiększony dostęp do pomocy i opieki medycznej w szkołach. Jestem za tym, aby w każdej szkole był stomatolog, aby rzeczywiście była opieka pielęgniarska. I rzeczywiście, jeżeli mówimy, i to jest dość taka skomplikowana materia, jestem za tym, aby młody człowiek uczył się decyzyjności, również do tej decyzyjności związanej z własnym ciałem, ale musi być to poprzedzone pewną edukacją i taką rzetelną informacją na temat wykonywanego zabiegu, żeby miał pełną świadomość. Oczywiście, jeżeli mówimy o prostych zabiegach, czy pójście do specjalisty, uważam, że tak, pójście do ginekologa jak najbardziej powinno być dostępne i nie widzę tutaj żadnego zagrożenia, bo zakładam, że każdy ginekolog jest również odpowiedzialny za to, co i jak wykonuje w swoim gabinecie. Co do pobrania krwi, też nie widzę tu większego zagrożenia, więc akurat te proste zabiegi tak. Natomiast co do bardziej skomplikowanych interwencji, jednak uważam, że powinien być jakiś kontakt przed z osobą dorosłą. Najlepiej, żeby to był rodzic, ale jeżeli nie rodzic, to żeby stworzyć warunki młodemu człowiekowi, żeby miał możliwość zasięgnąć porady w szkole, wśród fachowców. Rzeczywiście jeden z głównych trzonów i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale też Kukiz 15 i całej koalicji jest przyjęcie absolutnie ważnych warunków dotyczących ochrony zdrowia, przyrody, ochrony powietrza, ochrony wody, nie tylko wody, ale przede wszystkim opartej gospodarki na odnawialnych źródłach energii. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby do miksu energetycznego, aby w gospodarce energetycznej 50% to były odnawialne źródła energii. Bardzo nas zmartwiła sytuacja związana z zablokowaniem tak naprawdę powstawania wiatrowych elektrowni, czy do tego, aby rzeczywiście odciągnąć ludzi, żeby sami produkowali prąd, bo jakby nie stwarza państwo żadnych warunków. Dla nas jest to bardzo ważne i uważamy, że to jest taka odpowiedzialność polityków dla przyszłych pokoleń. To, co teraz ustanowimy, jaką politykę zapoczątkujemy, wiemy, że zmiany środowiskowe muszą być rozplanowane w długim czasie, szczególnie zmiany dotyczące ochrony przyrody. To jest właśnie odpowiedzialność za młodych ludzi, za przyszłe pokolenia i ona po prostu absolutnie jest konieczna w tej chwili. No właśnie to nas bardzo martwi. Oczywiście zapoczątkowane różne obszary polityki prorodzinnej, w tym 500+, w tym wcześniej tak zwane kosiniakowe, czy wydłużone urlopy macierzyńskie. To jest wszystko słuszny kierunek do tego, aby rzeczywiście móc pozwolić godzić rolę matki, rolę studentki, ale rolę też i pracownika, tak? Natomiast cały czas jest zbyt mało żłobków, zbyt mało miejsc wsparcia i opieki takiej dla mam, szczególnie dla rodziców, żeby mogli być pewni, że po urodzeniu dziecka państwo wspiera ich w tą infrastrukturą, szczególnie w Krakowie, w dużych miastach rzeczywiście cały czas tych miejsc opieki brakuje albo są prywatne, płatne, więc to jest cały czas tego za mało. Program mieszkaniowy, o którym wspominałam, to jest też absolutnie warunek do tego, aby można było myśleć o założeniu rodziny. To, że państwo robi za mało, widać po prostu w statystykach, że młodzi ludzie coraz rzadziej decydują się na dzieci, coraz mniej tych dzieci mają i to nie wynika tylko i wyłącznie z
takiej bezpośredniej sytuacji materialnej, chociaż jest to powiązane, ale przede wszystkim właśnie z takim brakiem możliwości stworzenia, no, rozwijania się i pracy zawodowej, i nauki, i kształcenia, i łączenia tych ról. I to jest konieczne. Takie warunki trzeba tworzyć, nie zmuszać młodych ludzi do wyborów pomiędzy rodziną, a szkołą, a pracą, tylko rzeczywiście pozwolić i stworzyć infrastrukturę, która pozwoli pogodzić te wszystkie role. Jasno się opowiadamy, że chcemy uszanowania zapisu konstytucyjnego, który mówi o małżeństwie osób kobiety i mężczyzny. Natomiast uważam, że dyskusję, poważną dyskusję na temat rozwiązań prawnych, które umożliwią lepiej korzystanie z, na przykład z spadku, tak, czy różnych sytuacji związanych z podatkowymi sprawami, czy regulowania służby zdrowia, warto podjąć na ten temat dyskusję. Natomiast obecna dyskusja w przestrzeni publicznej, która wpycha na takie sprawy trochę ideologiczne, te sprawy ważne, prawne sprawy, o których ja mówię, no nie pozwala podjąć tej dyskusji, ponieważ no trochę zaczynamy mówić ideologiami, natomiast nie praktyką, nie merytoryką. Uważam, że należy rozpocząć tę dyskusję i trzeba umożliwić ludziom likwidowanie różnych barier, jeżeli chcą ze sobą żyć. Natomiast nie jestem i jasno Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za tym, że nie jesteśmy za zrównaniem związków partnerskich z instytucją małżeństwa. Jako partia oczywiście nie mamy takiego stosunku. To jest też sprawa wynikająca z tego, że w swoim ugrupowaniu mamy wolność światopoglądową i ona po części, legalizacja środków odurzających wiąże się po części z sprawami światopoglądowymi, ale też sprawami gospodarczymi. To jest na pograniczu z prawa gospodarczego. Natomiast osobiście jesteśmy za tym, aby rzeczywiście to, co jest zakazane, na przykład związane z marihuaną leczniczą w Polsce, to jest absolutnie niedopuszczalne, dlatego że wiele chorób leczy się marihuaną leczniczą. Jesteśmy za tym również, żeby dopuścić hodowlę konopi i leczniczych, i na różne, z wykorzystaniem z różnych innych formach dziedzinach naszej gospodarki. Natomiast jesteśmy gotowi nad rozmową na ten temat, żeby rzeczywiście wprowadzić kontrolowanym obrocie obrót marihuaną. Myślę, że w konsekwencji byłoby to mniej szkodliwe niż taki nielegalny handel, nielegalny obrót, który tak naprawdę powoduje więcej szkód dla młodych ludzi, niż to, że rzeczywiście, że ten handel byłby wprowadzony w sposób kontrolowany i rzeczywiście byłoby przynajmniej możliwość sprawdzenia, jeżeli ktoś przekraczałby granicę uzależnienia, czyli czy rzeczywiście wchodziłby na niebezpieczne obszary jakiejś degradacji swojego własnego życia. Więc uważam, że warto o tym porozmawiać. Oczywiście dyskusja musi być poważna, w gronie specjalistów i właśnie oparta też o takie relacje. Nie może to być taki przedmiot czystej walki politycznej, bo to są poważne sprawy. One dotykają naszych dzieci, młodych ludzi i trzeba o tym porozmawiać racjonalnie, uwzględniając te wszystkie perspektywy. Bardzo dobry program. Rzeczywiście program, który przede wszystkim pozwolił młodym ludziom korzystanie doświadczeń, uczenie się i na wszystkich poziomach, kulturowym, edukacyjnym, ale też takim społecznym, z młodzieżą z innych krajów. Rzeczywiście poznawanie w praktyce rozwiązań i edukacyjnych, ale też takich związanych bezpośrednio z dziedziną, którą studenci czy młodzi ludzie się interesują, no to jest bardzo dobre doświadczenie. Przywożenie tego do Polski to jest dużym plusem dla różnych rozwiązań takich prawnych, społecznych. Rzeczywiście znam wiele osób, które po programach Erasmus wracały z dobrą wiedzą, z dobrym przygotowaniem, z dobrym doświadczeniem, zachęcone do tego również, żeby jeszcze bardziej pogłębiać tę wiedzę. Uważam, bardzo dobry program. Z całą pewnością jesteśmy za tym i będziemy się starać również przez europosłów, którzy są w obecnym parlamencie, aby ten program w tej nowej perspektywie unijnej otrzymał większe środki, a szczególnie, żeby większe środki przypadły dla polskiej młodzieży. Nie będę jakoś oryginalna, ale chcę zachęcić młodych ludzi do tego, aby
przede wszystkim chodzili na wybory i dokonywali świadomych wyborów. Chcę zachęcić trochę słowami mojej własnej córki, która całkiem niedawno zrobiła ciekawy post, który wskazała, że największą głupotą, i przepraszam za ten kolokwializm, jest to, jeżeli ktoś mówi, że się polityką nie interesuje. Zadała takie pytania: interesujesz się tym, jak będzie wyglądać twoja edukacja, jak będzie wyglądać możliwość założenia rodziny przez ciebie, prowadzenia własnej działalności lub podjęcia pracy? Jeżeli ciebie to interesuje, to musi cię interesować wybór osób, które za chwilę o tym zdecydują, jak to będzie wyglądać. I zachęcam was do tego przede wszystkim. Idźcie na wybory, wpiszcie w Google nazwisko kandydata, który wam się podoba, którego zobaczyliście na plakacie. Poczytajcie o nim, nie głosujcie na szyld, głosujcie na człowieka, bo w Sejmie zasiada 460 osób. Każda z nich ma być indywidualna, ma mieć własny pogląd, najlepiej jakby był zbliżony z własnym i nie ma być tylko przyciskaczem, tylko osobą, która kreuje waszą rzeczywistość. Zachęcam was, podejmujcie świadome wybory, interesujcie się tym, kto was reprezentuje w Sejmie.